Nowy cykl, program 1 na 1. Gościmy dzisiaj w domu prezesa klubu Czarni Wałbrzych, pana Tomka Stasińskiego. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. I porozmawiamy sobie o tym, jak klub Czarni Wałbrzych radził sobie w rozgrywkach piłkarskich w roku 2016. Jesteśmy na przełomie dwóch jakby sezonów. Pierwszy za nami zakończył się przed wakacjami i teraz jesteśmy w połowie kolejnego. Różne były oczekiwania po tym zakończonym, omawianym przez nas sezonie po wakacjach. Liczyliśmy na to, że Czarni będą grać efektownie, będą wygrywać, ale było w kratkę. Zaczęło się tak jakby bardzo nisko i ta drużyna się rozpędzała. Rozpędzała jak lokomotywa, jak taki czołg, jak taran, nie zważając na porażki, aż zakończyła takim efektownym zwycięstwem. Dzień dobry, również dziękuję za ten pomysł, który pan tutaj stworzył na pomysł, żeby się spotykać również z przedstawicielami tych niższych klubów. To jest naprawdę ciekawy pomysł. To są też kluby, o których warto rozmawiać, które grają bardzo ciekawe mecze, w których jest dużo właśnie ludzi, pasjonatów, zawodników, trenerów, działaczy, którzy grają, no powiedzmy, ci zawodnicy grają dla własnej przyjemności. Nie są to zawodnicy profesjonalni, ale mimo to te mecze są ciekawe, dlatego warto też zaglądać na te niższe ligi, warto o tym pisać, dlatego też bardzo zachęcam od razu już do przygodzenia nie tylko na mecze nasze, ale innych również zespołów z niższych lig, z okręgówki, za klasy, z B klasy, bo to no, naprawdę warto. I też właśnie dziękuję panu, że pan się zajął tym tematem. No jeżeli chodzi o nas, no to o tym pierwszym powroku, no to nie za bardzo już bym chciał mówić, bo to już żeśmy omówili w tym poprzednim podsumowaniu. I też w tym poprzednim podsumowaniu pamiętam, że mówiłem, że chcemy, żeby ten następny sezon był lepszy. Nie do końca chyba się to uda, na to się zanosi. No, chyba znowu utkwiliśmy gdzieś w środku tabeli. No co tu jeszcze można dodać? Duże zmiany na pewno zaszły przed tym sezonem. Reorganizacja rozgrywek. Teraz no, to jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Mamy mniej zespołów w lidze, mamy 14 zespołów, powinno być, Joker Jaszków się wycofał, jest tylko 13. No jest to trochę dla nas ulga finansowa, bo jednak te dwa mecze, no trzy właściwie mecze mniej u siebie, to jednak trochę zaoszczędzimy na tym. No ale z drugiej strony sezon jest bardzo krótki. No teraz będziemy mieli taką sytuację, że prawdopodobnie sezon zacznie się w pierwszy weekend kwietnia, a skończy się w połowie czerwca, no także przerwa zimowa jest bardzo krótka, no i to też jest niezbyt fajne dla kibiców, dla zawodników, którzy już są stęsknieni, już się mnie pytają, kiedy się zacznie sezon, kiedy są treningi. Także na pewno zaszły duże zmiany, duże też zmiany, jeżeli chodzi o skład drużyn. Dużo zespołów zostało przeniesionych do drugiej grupy A klasy, dużo przeszło z innej grupy, Orzeł Lubawka się przeniósł z Jeleniej Góry. Także no to był na pewno sezon, przed którego rozpoczęciem mieliśmy dużo znaków zapytania, jak to wszystko będzie. No, jednak mimo wszystko uważaliśmy, że po tych zmianach no, będziemy należeć do szerokiej czołówki ligi. No, nie za bardzo się to udało z różnych tam względów, których no, nie wiem, czy to jest sens to rozwijać, no bo my praktycznie co pół roku jesteśmy takim zespołem, który praktycznie co pół roku się tłumaczymy, że ten zawodnik był kontuzjowany, że ten musiał wyjechać, ten nie mógł zagrać. No i to jest tak szukanie wymówek, nie chcę znowu tego stosować, no po prostu trzeba przyznać, popatrzeć w lustro, przyznać się przed sobą i przed kolegami, że no, zawiedliśmy. No, szczególnie chodzi o te pierwsze 6 meczów. No, w 6 meczach zdobyliśmy 3 punkty, no i praktycznie już wiedzieliśmy, że no, ten sezon jest dla nas stracony. Jedyne, co możemy jeszcze popatrzeć, no to ten środek tabeli, no, który tam powiedzmy 6-7 miejsce, no to nie jest nasz szczyt ambicji. Ale na pewno będziemy walczyć dalej na wiosnę. No, tak jak pan mówił, rozpędzaliśmy się trochę pod koniec sezonu. No, były to też pod koniec sezonu słabsze drużyny, z którymi graliśmy niż na początku, no, ale mimo wszystko nasza gra już też wyglądała lepiej. No, mam nadzieję, że to podtrzymamy ten trend. No, znowu zaczynamy od dosyć trudnych meczów, bo zaczynamy od Włókniarza Głuszyca, Białowieża, Mieroszów, później Sudety, później znowu łatwiejszy być może trochę Skalnik, później Pogoń Pieszyce, Orzeł Lubawka. Także z tych 6 meczów, no powiedzmy 4 są bardzo trudne. No ale mam nadzieję, że no jednak ten dołek będzie większy niż na jesień, gdzie no po 6 meczach mieliśmy 3 punkty. Trzeba po prostu solidnie przepracować okres przygotowawczy, no i może będzie lepiej. No a jeżeli chodzi o tą rundę, no to no jednak chyba dominuje uczucie niezadowolenia z tej rundy. Chociaż końcówka była lepsza, no chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za to, że
mimo tych początkowych niepowodzeń nie rezygnowali, dalej reprezentowali nasze barwy, dalej starali się, tetenowali, przychodzili na mecze, walczyli i poprawiali się z meczu na mecz i było już później dużo lepiej, no także dziękuję zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu, że nie patrząc na wyniki, robili swoje, pracowali dalej, no i ta końcówka już wyglądała dużo lepiej, no i no mamy nadzieję, że ten tempo podtrzymamy, no i wiosna będzie trochę lepsza, no i chociaż teraz zajmujemy 7 miejsca, no myślę, że no nie tracimy aż tak dużo do 6 miejsca, no pierwsza piątka już nam uciekła, ale no myślę, że chociaż o to 6 miejsce może powalczymy, a może i wyżej przy sprzyjających okolicznościach, no ale to już zobaczymy. No właśnie, a Czarni Wałbrzych właściwie za każdym razem, w każdym momencie na tych niższych szczeblach rozgrywek są postrzegani podobnie jak na przykład Górnik w trzeciej lidze obecnie, jako drużyna faworyt, prawda? Nigdy nie jest tak, że na Czarnych się mówi nie, a będzie jak będzie. Oni zawsze są jakby skazani na sukces i na to, żeby wygrywać. Potem to rozczarowanie jest duże, z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć taką jedną prawidłowość. Drużyna grała w kratkę, drużyna miała trochę pecha w sytuacjach takich na styku, w meczach takim, z takimi drużynami jak choćby Sudety, Dziećmorowice. Wysoka porażka, ale z przebiegu gry nie wyglądało to tak, jakby ten zespół miał przegrywać. Kilka ciekawych rozwiązań taktycznych. Trenerzy zawsze starali się angażować pełnym zaangażowaniem w grę zespołu. Tu ten zespół wiedział, jak ma grać. To po prostu było mimo wszystko, mimo tych porażek, czasami miało się wrażenie, że przegrywała drużyna lepsza. Tak, tak, czasami też tak było i też bardzo nam miło było też słyszeć na przykład po, kiedy przegraliśmy mecz z Pogonią Pieszyce 0-1 na wyjeździe i też trener dosyć się wypowiadał ciepło o nas i mówił, że no, był to jeden z lepszych zespołów, z którym grali, no ale też z drugiej strony kibice patrzą głównie na wyniki, no i te wyniki no, były takie, jakie były. No. No, jeżeli chodzi o właśnie grę, to często tak było, że z samej gry, z posiadania piłki, z wymieniania podań, z gry do przodu, ten był zadowolony, bo zawodnicy realizowali to, co ten chciał, ale problemem były głównie głupie błędy własne, które popełnialiśmy, jakieś błędy głównie w defensywie, które potem kosztowały nas straty bramek. To naprawdę były to czasami takie błędy, po których no, ten jak łapaliśmy się za głowę, no bo wiemy, że ci zawodnicy potrafią bardzo dobrze grać w piłkę, a to być może wynikało to z jakichś braków w koncentracji, no nie wiem, być może jakiejś nierównej murawy, no i tego typu rzeczy. Natomiast wiemy, że ci zawodnicy mają umiejętności duże, stąd też właśnie tak jak Pan mówi, no jesteśmy powiedzmy w każdym sezonie postrzegani jako zespół, który należy do jakiejś tam szerokiej czołówki, no ale potem wszystko wychodzi w pramie, no być może chodzi też o jakieś sprawy kadrowe, może te inne zespoły mają szersze kadry i jakoś lepiej mogą sobie poradzić z absencją zawodników, która jest spowodowana jakimiś względami zawodowymi czy kontuzjami. No a u nas jednak ta ławka chyba jest trochę krótka, później wypada nam 2-3 zawodników i to wygląda już dużo gorzej. No, natomiast no, sama gra, trener bardzo często powtarzał, że z samej gry no, nie może mieć zastrzeżeń do samej gry. Natomiast no, głównie chodziło też o te błędy własne, no, których popełniliśmy no, jednak zbyt dużo, żeby się liczyć w tej walce o czołowe miejsca, no i to był właśnie głównie nasz problem. No. Trener też dużo zwraca uwagę na to, że przed sezonem zmienił ustawienie zespołu z 3-5-2 na 4-4-2, no i też ta zmiana trochę kosztowała nas w tym względzie, że zawodnicy musieli się przystosować do nowego systemu. No też to na pewno miało jakiś wpływ, bo to jednak jest trochę inny system. No i ta zmiana też powodowała, że no, chwilami zawodnicy musieli dużo więcej myśleć nad tym, gdzie się ustawić, w którym miejscu być. Być może jakiś to miało też wpływ na wyniki. No natomiast, no tak jak mówię, no, gra momentami wyglądała dobrze, no ale jednak kibice, no ale też zawodnicy, no i trenerzy, no i działacze, no myślimy głównie o wyniku, patrzymy na wynik. No wyniki nie były dobre, no więc może, być może jednak w tej grze no, trzeba będzie się zastanowić, czy w tej grze jeszcze znowu czegoś nie zmienić. No ale to już jest, akurat nie chcę się o tym wypowiadać, to jest tam już rola naszego trenera. Zobaczymy, jak to wszystko poukłada zimą, no jak to będzie wyglądało w godzinie fesennej. To zdradziliśmy trochę takich tajemnic taktycznych z szatni, a może w takim razie zdradzimy jeszcze, jak Pana okiem drużyna wyglądała w trakcie tego półrocza, jak ona się kształtowała. Był ktoś, kogo można wyróżnić? Bo przy takich dużych zmianach to zawsze ciężko jest ukształtować kolektyw, prawda? Ale ktoś tę drużynę musiał ciągnąć na boisku. Ona ciągle chciała wygrywać. No
Tak. No, to jest oczywiście zawsze taki banał, że drużyna wygrywa drużyna, przegrywa też również drużyna. I też często właśnie trenerzy czy działacze mówią, że no nie chcemy nikogo wyróżniać, bo po prostu wszyscy zasługują na jakieś słowa uznania, wszyscy ciężko pracują, wszyscy starają się, żeby zespół dobrze wyglądał. Także no ciężko mi powiedzieć, kogo by tu trzeba wyróżnić. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że każdy starał się jak mógł, każdy dawał z siebie wszystko, każdy no, tam na tyle, na ile potrafi, pomagał drużynie. Także no też no, nie chciałbym cenzurek wystawiać, no także no trudno mi teraz jest powiedzieć coś na ten temat. Natomiast no, bardzo mnie cieszy, że zawodnicy na te mecze, treningi przychodzili, że pomagali drużynie na tyle, na ile byli w stanie, bo to też no, nie będziemy mieć do nikogo pretensji za to, że no, jest słabszym zawodnikiem niż na przykład jego kolega, no i po prostu sobie gra, no, bo każdy ma jakiś tam, powiedzmy, określony talent, którym jakoś tam dysponuje, no i który jest tam poparty ciężką pracą na treningu, pozwala na grę na takim, a nie innym poziomie, dlatego no, też nie będziemy do nikogo mieć pretensji, że biega wolniej, czy że strzela słabiej. Także no, po prostu chciałbym, tak jak już mówiłem wcześniej, podziękować wszystkim zawodnikom za zaangażowanie. No, jeżeli chodzi o takie statystyczne rzeczy, no to najlepszym strzelcem naszym był Szymon Beszteracha, który w 9 meczach zdobył 9 bramek i to też to na pewno może nas cieszyć, bo Szymek poprzedni sezon miał taki dosyć falujący, to znaczy zaczął na jesieni dosyć słabo, bo wiadomo, że wcześniej miał bardzo długą przerwę spowodowaną kontuzją, więc na jesieni ta jego gra wyglądała, na jesieni poprzedniego sezonu ta jego gra wyglądała kiepsko. Natomiast bardzo się cieszyliśmy, że na wiosnę zaczął strzelać bramki i praktycznie pod koniec sezonu w każdym meczu strzelał bramki. I teraz też na wiosnę podtrzymał ten, no i to nas na pewno cieszy, że mamy zawodnika, który te bramki strzela. I mamy tylko nadzieję, że dopisze mu zdrowie, no bo też na początku sezonu miał drobne tam problemy zdrowotne, ale jak już grał, to te bramki strzelał, także tak to wyglądało od strony statystycznej, że to był nasz najlepszy strzelec. Natomiast no, tak jak mówię, no tak wyróżnić kogoś no, ciężko, bo no, my powiedzmy z trenerem jesteśmy zadowoleni, że każdy jakoś tam tak jak mógł to spowiedzieć. No. Tak, tutaj pan nie chce nikogo wyróżniać, mówimy troszkę o zawodniku Beszterycha, ale w tej sytuacji mogę powiedzieć, że redakcja SW Sport zauważyła też to, że jest w drużynie Czarni Wałbrzych piłkarz, który zasługuje na nominację do plebiscytu piłkarz roku 2016 i właśnie tym piłkarzem jest Beszterycha. No bardzo mnie to cieszy, tak jak już wcześniej powiedziałem, cieszy mnie, że też te niszy są dostrzegane w różnych redakcjach sportowych, no bo głównie tutaj w redakcji pana portalu. No i to jest naprawdę, tak jak mówię, fajna sprawa, bo też ci zawodnicy czują się doceniani, czują, że no, ktoś o nich, ktoś ich ogląda, ktoś o nich pisze. I to jest fajna sprawa, bo też czasami, nie wiem, otworzyć powiedzmy sobie jakiś portal internetowy czy gazetę, no i przeczytać swoje nazwisko, w jakiś tam, które jest tam przedstawione w dobrym świetle. Dlatego no, też bardzo fajna sprawa, że się docenia tych zawodników z niższego, no i też mogę tylko panu za to podziękować. I mam nadzieję, że Szymek też będzie z tego zadowolony i jakoś tego podbuduje i może zmobilizuje, żeby, chociaż tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni z jego gry na jesień, sztab szkoleniowy, no i też ja, ale mam nadzieję, że go to jeszcze zmobilizuje, żeby wszedł jeszcze na wyższy poziom i jeszcze może jeszcze bramek jeszcze więcej bramek na wiosnę, no mamy taką nadzieję, albo przynajmniej tyle samo, co na jesień. No tak, głosowanie trwa, można już w tej chwili oddawać głosy na piłkarzy roku, między innymi na Szymona Beszterycha. Jest jeszcze taka intencja, żeby w najbliższych dniach ogłosić nominację do kategorii działacz, protoplasta, społecznik roku 2016 w świecie sportu tego wałbrzyskiego. I tu wśród kandydatów, panie Tomku, padła kandydatura właśnie pana. Między innymi za tą działalność dla klubu, za próbę uświetnienia tego jubileuszu, który tam wokół klubu jest cały czas gdzieś tam w kuluarach omawiany, ta próba zorganizowania tej wielkiej imprezy, która w sumie no, ostatecznie nie doszła do skutku, ale jednak sam fakt, same chęci, dużo tego czasu prywatnego poświęconego i praktycznie jest pan zawsze na każde zawołanie. Wystarczy zadzwonić i pan zawsze jest tam, gdzie być powinien. No, dziękuję za tę nominację również. No, taka chyba jest też rola tych działaczy sportowych w niższych ligach, którzy w niektórych klubach, których w niektórych klubach jest po prostu mało, jest na przykład jeden czy dwóch działaczy, no i niestety te wszystkie
Czasami jest tak, że te obowiązki spadają na jedną czy dwie osoby. No i tak już jest niestety, że trzeba być dyspozycyjnym, ale znaczy niestety, no ja to po prostu robię też z przyjemnością, robię to z pasji, no i też no chcę, żeby tak jak najlepiej wyglądało, no bo jeżeli faktycznie bym nie był dyspozycyjny, nie pomagał klubowi, no to by to pewnie było dużo ciężej, no bo faktycznie jeżeli chodzi o działaczy w klubie, no to jestem no ja no i nasz sztab szkoleniowy. Także, który tam się też angażuje w sprawy takie organizacyjne, no także to jest dosyć mało osób. No idealną sytuacją byłoby, gdyby tych działaczy było gdzieś od 5 do 10, no ale niestety jest taka sytuacja, jaka jest. Cały czas szukamy tak jakby osób, które by w jakiś tam stopniu pomogły. Nie chodzi już o to tylko, żeby oficjalnie być w zarządzie, tylko nawet ta osoba nie musi być w zarządzie, tylko żeby po prostu też pomagała jakoś klubowi. No, ciężko jest takie osoby znaleźć, no bo to jednak trzeba zaangażować swój wolny czas. Każda z osób, z którymi rozmawiamy, no ma tam swoje życie rodzinne, zawodowe. Mhm. Także ciężko kogoś jest namówić do tego, tym bardziej, że to jest praca społeczna dla osób, które mają do tego może nie powołanie, ale które po prostu to czują i które mają pasję do sportu na niższym poziomie. No ale zawsze staramy się szukać, no bo na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby tych osób było więcej. No ale póki co, Muszę sobie tam jakoś radzić sam z naszym sztabem szkoleniowym, sami we troje czy we czworo, bo czasami też tam, bo pomaga nam też nasz kapitan Patryk Konsewicz też w sprawach organizacyjnych, także we czterech musimy sobie jakoś radzić. No i mam nadzieję, że to będziemy dalej ciągnąć i że jakoś ta nasza praca, którą wkładamy w klub, przyniesie jednak lepsze, bardziej wymierne wyniki niż ten środek tabeli, no bo to też robimy po to, żeby klub grał jak najlepiej. No, nie wychodzi może nam to ostatnio zbyt dobrze, bo jednak mamy ambicje dużo wyższe. Mam nadzieję, że to nie są jakieś przerośnięte ambicje, że chcemy grać o czołówkę tabeli, czy tam nawet przy sprzyjających warunkach o awans. No, natomiast jednak trzeba być ambitnym i myśleć o tym, żeby ten klub się rozwijał finansowo, no może też, ale głównie sportowo. I ci kibice też przychodzili na mecz po to, żeby wiedzieć, że o coś gramy, a nie tylko gramy tak, żeby grać. No i na pewno będziemy się starać, żeby ta sytuacja wyglądała u nas coraz lepiej. Na razie w takim składzie, jaki jest, jeżeli chodzi o działaczy, to być może ten skład się później powiększy. No ale póki co robimy to, co to pracujemy na tyle, na ile możemy. No i mamy nadzieję, że to w przyszłości przyniesie lepsze wyniki niż do tej pory. Jeszcze raz dziękuję za tę nominację. To będzie można głosować już od jutra, natomiast na koniec, tak jeszcze panie Tomku, chciałem zapytać o jedną taką drobną rzecz, która mnie nurtuje od dawna. Kiedyś rozmawiając o pana kandydaturze z osobami, które są tutaj z panem blisko, z pana otoczenia, powiedzieli jedną taką fajną rzecz. Czarni Wałbrzych to pana całe życie. I jak by pan do tego się ustosunkował? To znaczy, na pewno jest to duża część mojego życia, no bo też mam już powiedzmy swoją rodzinę, żonę, także no też nie chcę powiedzieć, że to jest moje całe życie, bo by się pewnie też trochę obraziła, ale no tak na serio, no nie, no mam też jakieś swoje inne pasje, no mam życie rodzinne, mam też taką pasję, że lubię sobie trochę popodróżować, no na pewno jest to duża część mojego życia, bardzo ważna część mojego życia. I na pewno z tego nie zrezygnuję, bo to jest coś, co traktuję też no bardzo poważnie, no bo skoro się w ten klub zaangażowałem, no to chcę też, żeby ta sytuacja w tym klubie wyglądała jak najlepiej, chcę, żeby ten klub jakoś, tak jak wcześniej powiedziałem, się rozwijał. No i na pewno mi na tym zależy, to jest coś, o czym też często myślę. Często właśnie myślę nad takimi pomysłami, co zrobić, żeby w klubie było coraz lepiej. Także no być może nie całe życie, ale na pewno duża, bardzo ważna część, jedna z najważniejszych części mojego życia. No i to tak to właśnie wygląda. No, mam nadzieję, że tak dalej będzie i że będę mógł realizować swoją pasję w tym klubie. Tak, to było przede wszystkim bardzo pozytywne takie przesłanie, które mówi o tym, że naprawdę można zrobić wiele dobrego, mając tylko odrobinę chęci i poświęcić tylko wystarczy odrobinę czasu wolnego, bo wiadomo, że każdy z nas jeszcze oprócz tych pasji ma swoje życie rodzinne, zawodowe.